Szkocja to kraj, który urzekł nas swoimi surowymi krajobrazami, wspaniałymi zabytkami, średniowiecznymi zamkami i historią, która stała się inspiracją i tłem niejednej ekranizacji filmowej. Przygotowałyśmy dla Was przegląd największych atrakcji, które koniecznie trzeba zobaczyć, zwiedzając ten piękny kraj. Usytuowany w środkowej Szkocji Park Narodowy Loch Lomond zachwyca pofałdowanymi wyżynami, wodospadami, skalistymi górami, ale przede wszystkim zjawiskowymi widokami, jakie roztaczają się na jezioro Loch Lomond. Park szczyci się wysokimi górami, tak zwanymi Munros, czyli górami powyżej 3000 stóp. W parku jest ich aż 21, z czego najwyższym jest Ben Mo o wysokości 1174 metrów. Jest to świetna baza wypadowa na trekkingi, gdyż znajduje się tutaj aż 6 tras długodystansowych. Dolina Glencoe, położona w zachodniej Szkocji, to jedno z najpiękniejszych miejsc do odwiedzenia w tym kraju. Glencoe to teren wyżynny, wyrzeźbiony przed tysiącami lat erupcją wulkanu. Obecnie znajduje się tutaj Narodowy Rezerwat Przyrody Glencoe, który obejmuje prawie 6 tysięcy hektarów dzikiej przyrody. To raj dla miłośników trekkingu, wspinaczki górskiej, alpinizmu, a także dla fanów road trip. Przez park prowadzi bowiem jedna z najbardziej widokowych tras. Oczywiście tutaj kręcono słynne sceny do takich filmów jak Skyfall z Jamesem Bondem, Harry Potter i Więzień Azkabanu, Rob Roy, Highlander czy Braveheart. Na trasie prowadzącej przez Dolinę Glencoe znajdziecie masę atrakcji oraz oczywiście słynną trasę Skyfall Road. Glenfinnan to miejscowość położona nad jeziorem Loch Shiel w zachodniej Szkocji. Słynie przede wszystkim ze zjawiskowych krajobrazów i oczywiście z kultowych scen filmu o Harrym Potterze. Położona na północno-zachodnim wybrzeżu wyspa Skye jest jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc w całej Szkocji. Urzeka dziewiczą przyrodą, surowymi krajobrazami, wielkimi przestrzeniami i pięknymi widokami. Skye jest drugą co do wielkości szkocką wyspą, ale na pewno pierwszą pod względem urody. Linia brzegowa wyspy jest bardzo urozmaicona. Niektórzy wręcz twierdzą, że wyspa kształtem przypomina homara lub raka. I chyba coś w tym jest, bo przyglądając się zarysowi wyspy na mapie, zdecydowanie widzimy morskiego stwora. Atrakcji na Skye jest bez liku, ale oczywiście jest kilka, które powinny znaleźć się na bucket list każdego szanującego się podróżnika. Są to m.in. słynne skały The Old Man of Stor, czarna plaża Ankoran z olbrzymimi bazaltowymi kamieniami, malowniczy Kilt Rock wraz z wodospadem Milt Falls oraz słynne Fairy Pools.
Wyspa Skye to również raj dla amatorów trekkingu. Warto wybrać się na pieszą wędrówkę i zachwycić tutejszą przyrodą. Eileen Donnan Castle to 13-wieczny zamek położony w północno-zachodniej części Szkocji. Usytuowanie twierdzy u zbiegu trzech morskich jezior sprawiło, że przez stulecie było on strategicznym punktem chroniącym wejścia zarówno na stały ląd, jak i należącą nieopodal wyspę Skye. Chronił północne tereny Szkocji wraz z przyległymi wyspami zachodnimi przed najazdami Wikingów. Podobno jest to też najczęściej fotografowany zamek w całej Szkocji. A oto kolejny zamek na naszej mapie podróży po Szkocji. Jest to zamek Urquhart Castle. Malownicze usytuowanie ruin tego zamku nad wodami Loch Ness sprawia, że co roku przybywa tu tysiące turystów. W czasach świetności zamek był świadkiem najważniejszych wydarzeń w dziejach szkockiej ziemi i symbolem nieustającej walki o niepodległość. Przez kolejne stulecia zamek przechodził na zmianę w ręce Szkotów i Brytyjczyków. Po potężnej twierdzy, której historia sięga głęboko w czasy średniowiecza, pozostały obecnie ruiny. Położony tuż obok Inverness, Culloden to jedno z najważniejszych historycznie miejsc w Szkocji. Nic go lepiej nie opisze niż to, jeśli powiemy, że to taki polski Grunwald. Culloden było świadkiem tragicznie zakończonej dla Szkotów walki o niepodległość. Bitwa, która miała miejsce 16 kwietnia 1746 roku, w ciągu jednej godziny pochłonęła ponad 1600 istnień i była jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii Szkocji. To miejsce to absolutny hit wśród fanów filmu Outlander. Kto nie oglądał serialu, koniecznie musi nadrobić zaległości i zobaczyć na własne oczy wspaniałą posiadłość rodu Fraserów. Ten 15-wieczny zamek znajduje się w niedalekiej odległości od miasta Aberdeen we wschodniej części Szkocji. Oczywiście na naszej mapie podróży po Szkocji nie mogło zabraknąć stolicy Szkocji, czyli Edynburga. Ale o tym jest już inny filmik, do którego obejrzenia gorąco Was zachęcamy i podlinkowujemy go tutaj w rogu. Do zobaczenia!